Dziś w naszym programie w śniegu, deszczu i przejmującym zimnie, ale z całym ceremoniałem, uroczystą oprawą, wojskową orkiestrą, w sobotę na rynku przysięgę wojskową składała setka żołnierzy 11. Małopolskiej Brygady Terytorialnej pod dowództwem pułkownika Marcina Siudzińskiego. Stolica Podhala nie bez powodu została wyróżniona współorganizacją tego wydarzenia. To jedyne uczniowskie zmagania, które rozpoczyna dźwięk z Byrcoka, bo też ich przedmiotem są miasto i region. Od 20 lat Szkoła Podstawowa nr 5 zaprasza do siebie reprezentację najmłodszych klas innych placówek na międzyszkolny konkurs wiedzy o Nowym Targu. Tego roku nie czekaliśmy długo, by znaną i lubianą trasą poszusować na biegówkach. W niedzielę, zaraz po obfitych opadach, ratrak przetarł biegową pętlę wokół rezerwatu Bór na Czerwonem i oczywiście doprowadzającą do niego ścieżkę od mostu na Białym Dunajcu do kładki prowadzącej na skarpę lotniska. W śniegu, deszczu i przejmującym zimnie, ale z całym ceremoniałem, uroczystą oprawą, wojskową orkiestrą, w sobotę na rynku przysięgę wojskową składała setka żołnierzy 11. Małopolskiej Brygady Terytorialnej pod dowództwem pułkownika Marcina Siudzińskiego. Stolica Podhala nie bez powodu została wyróżniona współorganizacją tego wydarzenia. Panie pułkowniku, dowódca uroczystości, podpułkownik Modrzecki, melduje pod oddziały brygady do uroczystej przysięgi. Na sztandar 11. Brygady imienia generała Leopolda Okulickiego, pseudonim Niedźwiadek, przysięgały 24 kobiety i 76 mężczyzn. Okazało się, że jest wśród nich wcale liczna reprezentacja Podhalan. Do tego dochodzą wolnościowe tradycje regionu. Kraina u podnóża Tatr ma szczęście do ważkich wydarzeń w dziejach narodu. Oprócz mieszkańców regionu przed niemiecką nawałą, potem ich sprzeciw wobec zakusów sowieckich, by zdławić ich wiarę i polskość, przeszły do historii. Te dzieje zobowiązują. Zobowiązują nas do pamięci i wysiłków, by sprostać wielkości zaklętej w każdym wyniosłym wierchu i smreku Tatr. Pod każdym pazdurem wieńczącym dach kryty drewnianym gontem. Górali nazywają ludźmi zadziornymi, ale i honornymi. Nic w tym dziwnego, bo w krainie, gdzie trzeba wysoko zadrzeć wzrok, by dojrzeć horyzont, serce i dusza same wznoszą się ku niebu. Żołnierze, pamiętajcie zawsze o tym dniu. Przysięga, którą złożycie za chwilę, choćbyście zapomnieli jej słowa, przybędzie do was w każdym podmuchem halnego wiatru. Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam! Służyć wiernie Rzeczpospolitej Polskiej! Służyć wiernie Rzeczpospolitej Polskiej! Bronić jej niepodległości i granic. Bronić jej niepodległości i granic. Stać na straży Konstytucji. Stać na straży Konstytucji. Strzec honoru żołnierza polskiego. Strzec honoru żołnierza polskiego. Sztandaru wojskowego bronić. Sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej ojczyzny w potrzebie. Za sprawę mojej ojczyzny w potrzebie. Krwi własnej ani życia nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg. Tak mi dopomóż Bóg. Wezwaniem utworzonych w 2017 roku Wojsk Obrony Terytorialnej, wpisujących się w tradycje i wartości Armii Krajowej, jest hasło Zawsze gotowi, zawsze blisko. W przysiędze udział wziął drugi wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński, nie brakło i przedstawiciela Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Przybyli także poseł, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Andrzej Gut-Mostowy oraz senator Jan Hamerski. Przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, miasta oraz powiatu uczestniczyli we wręczaniu odznaczeń. Żołnierze z najlepszymi wynikami mieli zaszczyt odbierać odznaczenia w asyście swoich bliskich. Terytorialność to motto, to wasze motto. Służcie lokalnej społeczności. Chrońcie lokalną społeczność. Jesteście blisko tej lokalnej społeczności wtedy, kiedy jest taka potrzeba. Podczas katastrof, kataklizmów, wypadków.
i zawsze można na was liczyć. Nieraz już daliście temu wyraz. Chciałbym z tego miejsca serdecznie podziękować panu pułkownikowi Marcinowi Siudzińskiemu, dowódcy Małopolskiej Jedenastki, który konsekwentnie rozwija tę formację w bardzo dobrym kierunku. Szanowni żołnierze, na co dzień wykonujecie różne profesje, ale łączy was jedno. Umiłowanie do ojczyzny i chęć życia w wolnym, niepodległym kraju. Dziś, składając przysięgę tutaj na Nowotarskim Rynku, stajecie się żołnierzami Wojska Polskiego i wy będziecie bronić tego kraju wtedy, kiedy będzie taka potrzeba. Serdecznie wam za to dziękuję. Słowo do świeżo zaprzysiężonych żołnierzy kierowali także duchowni, kapelani 11. Małopolskiej Brygady, katolicki, ewangelicki, prawosławny. I pobłogosław tych żołnierzy, synów i córki naszej ojczyzny. Daj im czystość i prawość myśli i serce nieustraszone, aby w cieniu sztandaru i z odwieczną prawdą Bóg, honor, ojczyzna oraz wierni hasłu, zawsze gotowi, zawsze blisko, podążali jak pod obroną i osłoną świętych i dochowali przysięgi żołnierskiej do końca swego życia. Błogosławieństwo Pańskie niech stąpi na was przez Jego łaskę i miłość do człowieka w każdym czasie, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Wśród stoisk okalających centralny plac, stoisk służb mundurowych i wystawek sprzętu oraz uzbrojenia, było też stoisko z wszelkimi informacjami na temat rekrutacji do Wojsk Obrony Terytorialnej. Nowo zaprzysiężeni terytorialsi to aż setka, ale tylko setka z około 2000 żołnierzy służących w 11. Małopolskiej Brygadzie. Rekrutacja trwa, a najbliższym terminem wcielenia jest 11 lutego przyszłego roku. Dla Podhalan najlepszą zachętą są oczywiście kamraci w szeregach jedenastki. Od dzisiaj już zawsze będziemy nosić w sercu trzy najważniejsze dla polskiego żołnierza słowa. Bóg, honor, ojczyzna. Droga, co nas przywiedła w to miejsce, kadzi stoimy, była ciężko, a skolenie, które właśnie kończymy, było nie ino nauką wojskowych umiejętności, ale też próbą charakteru. Nauki, co my je pobierali, nauczy nas jak postępować na polu walki, ale też jak radzić sobie w codziennym życiu. Dziś z dumą możemy powiedzieć, że zadanie zostało wykonane. W tym ważnym dla nas dniu pragniemy pięknie podziękować i złożyć uszanowanie żołnierzom, weteranom Armii Krajowej, tym wszystkim, co działali w polskim państwie podziemnym i w powojennych organizacjach niepodległościowych. My, jako dziedzice tradycji, wartości i idei, których bronili, dajemy słowo, że będziemy dalej sprawować to ojczyźnie, posłannictwo i przekazywać ich wartości następnym pokoleniom. Wojskowa przysięga została zorganizowana przez 11. Małopolską Brygadę Obrony Terytorialnej wspólnie ze Starostwem Powiatowym oraz Urzędem Miasta. Towarzyszyły tej uroczystości prezentacja sprzętu i uzbrojenia jednostek z garnizonu Kraków oraz tradycyjna wojskowa grochówka. Ceremonię na rynku zakończyła defilada przy dźwiękach warszawianki. Drugą kolumnę prowadzi porucznik Rafał Jurczyk. To jedyne uczniowskie zmagania, które rozpoczyna dźwięk z Byrcoka, bo też ich przedmiotem są miasto i region. Od 20 lat szkoła podstawowa nr 5 zaprasza do siebie reprezentacje najmłodszych klas innych placówek na międzyszkolny konkurs wiedzy o Nowym Targu. Jury jest liczne, bo składa się z przedstawicieli Urzędu Miasta, Związku Podhalan, Podhalańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i wszystkich szkół, które wystawiły trzyosobowe ekipy. Najwyższym przechodnim trofeum jest rzeźbiona w drewnie statuetka świętej Katarzyny. Prócz tego trzy najlepsze zespoły dostają ufundowane przez panią dyrektor Piątki medale, a wszyscy uczestnicy cenne książki ofiarowane przez PTPN. Miasto ufundowało tego roku czekoladowe kalendarze adwentowe oraz rowerowe woreczki pełne gadżetów i wydawnictw.
Wszystkie reprezentacje nowotarskich podstawówek chlubią się podczas konkursu góralskim odzieniem, bo dzieciaki z klas drugich i trzecich, prócz tego co zgromadziły w główkach, chcą wyglądać godnie i na temat. Rozpoznawanie elementów regionalnego ubioru w takiej czy innej formie to wszak stały element rywalizacji. Tegoroczna edycja jest co prawda 19, ale konkurs zainicjowany przez nauczycielki z piątki, Dorotę Fryźlewicz i Teresę Kuros, rozpoczął się 20 lat temu. Nie było go tylko raz, w czasie pandemii. Nie wiem, czy wasi rodzice już w nim nie brali udziału. I wyobraźcie sobie, że jeden rok była pandemia, i konkurs jest dopiero 19. W przyszłym roku będziemy mieli 20 konkurs. Na ten konkurs przychodzą najlepiej wiedzący uczniowie z Nowego Targu. Wszystko o Nowym Targu i okolicy. A jeszcze co chciałam powiedzieć? Do tego jest jeszcze mama pewno, tata, babcia, ciocia. Cała rodzina zatrudniona. Kochani, nie dość, że wszystko wiecie, jeszcze dzisiaj wyglądacie po prostu pięknie. Miło mi was powitać. Jestem w zasadzie mogę powiedzieć szczęśliwa, że was tu możemy witać. No szkoda, że jedna z szkół nie przybyła, no ale już czasami tak bywa. Ponieważ konkurs odbywa się zawsze jesienią, z reguły dwugodzinne zmagania otwierał wyścig w zbieraniu gruli na czas. Tym razem, ponieważ zima się pospieszyła, uczestnicy mieli za zadanie trafić do pojemnika śnieżnymi kulkami. Udało się to nielicznym. Potem wyklejali owieczkę z waty i szukali jej imienia w rebusie związanym z pasterstwem. Określali też pożytki z owcy, podpisując rysunki. Z zawiązanymi oczyma identyfikowali kojarzone z regionem przedmioty. Kierpce, spinkę, oscypka. W przerwach między konkurencjami ruchowymi mogli się krzepić słodkościami. Wypełniali też kartę pracy, a ona wymagała znajomości geografii Kotliny Nowotarskiej i okalających ją pasm górskich oraz ich szczytów, historii miasta, także układu jego najstarszej zabudowy. Spośród 6 zespołów z jedynki, dwójki, trójki, piątki, szóstki i jedenastki najwyższe przechodnie trofeum wywalczyła ekipa z jedynki w składzie Fryderyk Szopiński, Urszula Sienka i Piotr Jurkowski. Drugim miejscem cieszy się reprezentacja jedenastki Gabriela Dębicka, Tadeusz Cyrwus-Zając i Adrian Westrych. Trzecie miejsce przypadło trójce z szóstki Annie Kowalczyk, Poli Fuksie i Antoniemu Grzywaczowi. Dla małych znawców miasta i Podhala gratulacje. Sympatyczna, zabawowa formuła konkursu i sowite nagrody sprawiają, że o frekwencję w następnej jubileuszowej edycji nie ma obawy. Tego roku nie czekaliśmy długo, by znaną i lubianą trasą poszusować na biegówkach. W niedzielę, zaraz po obfitych opadach, ratrak przetarł biegową pętlę wokół rezerwatu Bór na Czerwonem i oczywiście doprowadzającą do niego ścieżkę od mostu na Białym Dunajcu do kładki prowadzącej na skarpę lotniska. Kiedy maszyna zaczynała pracę, warunki na różnych odcinkach były od dobrych po trudne, ze względu na miejscowe rozmoknięcia. Sytuację poprawiły 2 dni mrozu. Teraz założone ślady już się utwardziły. Miasto apeluje tylko, by nie zadeptywać torów, nie wpuszczać psów i nie niszczyć śladów kładami. Pierwsza trasa cieszy się dużą popularnością już od pierwszych chwil, a pogoda sprzyja treningom przed biegiem podhalańskim i innym rekreacyjnym wyprawom. Druga popularna trasa w Borze Kombinackim nie będzie przecierana, dopóki nadleśnictwo nie zakończy prowadzonych tam prac. Korzystajmy więc z pierwszej ścieżki, napawajmy się torfowiskowym mikroklimatem i fantastycznym widokiem Tatr. Ponadto w programie... Przyjechaliśmy tutaj do szkoły do grzecznych dzieci, bo bardzo nas o to poproszono. Oczywiście Święty Mikołaj ma jeszcze do objechania bardzo dużo, dzieci, wręcz miliony dzieci. Dorosły zresztą też, bo dorośli też są grzeczni, więc też dostają swoje prezenty. No i Mikołaj jest trochę zmęczony, ale myślę, że dam radę jak co roku. Jak na 3-latkę, Kalinka operuje wyjątkowo dużym zasobem słów. Układa je w pełne zdania. Ma ładną buzię, ciemne oczka. Jest ruchliwa, pogodna, przy tym logiczna. Prawie idealna.
Prawie, gdyby nie wada, która może zaciążyć nad całym jej rozwojem i życiowymi szansami, bo urodziła się bez lewego uszka. Przyjechaliśmy tutaj do szkoły do grzecznych dzieci, bo bardzo nas o to poproszono. Oczywiście Święty Mikołaj ma jeszcze do objechania bardzo dużo, dużo dzieci, wręcz miliony dzieci. Dorosłych zresztą też, bo dorośli też są grzeczni, więc też dostają swoje prezenty. No i Mikołaj jest trochę zmęczony, ale myślę, że dam radę jak co roku. Pora już jest taka późna, ale nadrobimy. Dokładnie, jeszcze tutaj mam elfa Dominika do pomocy, on jest bardzo pomocny, zorganizowany jeszcze, powozi tutaj, no i akurat teraz co przyjechaliśmy do Nowego Targu, to niestety nie reniferami, bo muszą trochę odpocząć. Ale oprócz reniferu, Mikołaj w swoich staniach ma również konie, o które dba elf Dominik. Mamy Dzień Mikołaja, wielka atrakcja dla dzieciaków, tak, ogromna, więc myślę, że są niesamowicie zadowolone z tego powodu, że Mikołaj przyjechał do nich, tak, na bryczce, a nie przyszedł. To jest rzecz najważniejsza. Mamy Rudolfa Agata, dokładnie, tutaj pięknego siwego, tak, pomocnika Mikołaja, pana Dominika Elfa, tak. Powożącego, dokładnie. Towarzystwo przyjechało z Ludźmierza, tak, ze stadniny koni Ścisłowicza i reklamuje swoją branżę w sumie, powożenia, Świat z Bryczki, tak się to ładnie nazywa, na Facebooku można nas znaleźć, dokładnie. Lekcje powożenia również tam są prowadzone, żeby można było to młode towarzystwo wdrożyć do tego jeździectwa, z innej strony troszeczkę, nie z siodła, a z bryczki. Oczywiście to są słodkości, tak, ogromne ilości, bo wiadomo, że towarzystwo uwielbia, niestety, ale właśnie słodkie. Tak. Raz w roku można. Tak jest, więc jak najbardziej. Ale również to są różne inne, czasami i bony dodatkowe, tak, na różne wyjścia jakieś różne. Wyjścia do kina, bądź też właśnie na jakieś inne zajęcia. No tego jest trochę, każda klasa coś innego. Tą inicjatywę tutaj wyszła od naszej koleżanki z klasy Reni, a my jako Rada Rodziców podchwyciłyśmy pomysł i dzięki temu to wszystko się udało. Dokładnie. Tak jest. Jest szansa, że jeszcze w niedzielę pojawimy się w Nowym Targu. Tak. Na lotnisku. To jeszcze taki punkt jeden właśnie tutaj na miejscu. Bardzo się w ogóle cieszymy, że tutaj tyle grzecznych dzieci w tym Nowym Targu. I właśnie dużo śniegu, aczkolwiek za śniegiem Mikołaj nie tęskni, bo ma go zawsze pod dostatkiem.
Jak na trzylatkę, Kalinka operuje wyjątkowo dużym zasobem słów. Układa je w pełne zdania. Ma ładną buzię, ciemne oczka. Jest ruchliwa, pogodna, przy tym logiczna. Prawie idealna. Prawie, gdyby nie wada, która może zaciążyć nad całym jej rozwojem i życiowymi szansami, bo urodziła się bez lewego uszka. Jej defekt to mikrocja. Wrodzony niedorozwój małżowiny usznej z całkowitym lub częściowym niewykształceniem przewodu słuchowego. Z takim brakiem rodzi się statystycznie 1 na 20 000 dzieci. Medycyna już szczegółowo opisuje takie przypadki. Niestety polska chirurgia nie potrafi jeszcze tym dzieciom zaoferować operacji rekonstrukcyjnych, które po jednym zabiegu przynoszą satysfakcjonujący efekt. Na Kalinkę czekaliśmy bardzo długo. Ciąża była bardzo wyczekiwanym momentem, ponieważ staraliśmy się prawie 7 lat o Kalinkę, o trzecią córkę. Natomiast ciąża przebiegała bardzo dobrze, nie było żadnych problemów. Żadne USG nie wykazało żadnych wad. Również badania prenatalne, badania genetyczne. Natomiast sam poród był przez cesarkę i pan doktor nie pokazał mi od razu dziecka, wzięli ją do przygotowania po porodzie, żeby pokazać rodzicom. Pokazał mi ją później, niestety przysłonił wadek, z którą się urodziła. Dopiero mój mąż po jakimś czasie miał sposobność zobaczyć ją tam w inkubatorze, ponieważ też miała problemy z oddychaniem, była pod tlenem. Była na oddziale neonatologii, przez 5 dób miała podawany tlen, ponieważ miała problemy z oddychaniem. Mąż przekazał mi wiadomość, że niestety, ale dziecko, nasza córka urodziła się bez ucha. W takich przypadkach drugie ucho słyszy często słabo lub na pograniczu normy, a brak dźwięku stereo powoduje, że taki mały mikrocjanin ustawia się do źródła dźwięku słyszącą połową ciała, co powoduje skrzywienia i wady postawy. Ma też słabszą orientację przestrzenną i wymaga pomocy w codziennym funkcjonowaniu. W praktyce dla Kalinki oznacza to, że niedosłuch, który ma, może doprowadzić do różnych niebezpieczeństw, takich jak potrącenie przez samochód, rower, hulajnogę, wszystko to, co porusza się szybciej, zanim ona się oglądnie. Ma problemy też z balansem, ma problemy z chodzeniem po schodach. Coraz lepiej już to wychodzi, ale no takie problemy wynikają właśnie z braku ucha i niedosłuchu. Brak małżowiny usznej to tylko zewnętrzna oznaka różnych deficytów i dysfunkcji wewnętrznych, które mogą zaburzyć funkcjonowanie całego organizmu, nawet zdeformować twarz. Mikrocja wiąże się z wadami współistniejącymi, czyli brak nerki po tej samej stronie, wadliwe płuca, problemy ze serduszkiem, Różny układ kostny tak samo, twarzoczaszki. Wiemy do tej pory, że Kalinka z narządami wewnętrznymi jest ok, natomiast zauważamy już powoli, że układ twarzoczaszki po stronie prawej, po której nie ma tego uszka, jest już widoczny, że uśmiech opada w tą stronę właśnie. W najbliższym czasie będziemy prosić panią naszą doktor prowadzącą o skierowanie do Olsztyna, do znanego bardzo chirurga twarzoczaszki, aby właśnie sprawdził, czy wszystkie kości i twarz jest w takim stanie, że no po prostu nie będziemy potrzebować następnych operacji z kośćmi, no, związane z twarzą, ponieważ już teraz widzimy, jak uśmiecha się, ma kącik ust po prawej stronie ma obniżony. Żeby rozeznać sytuację Kalinki, trzeba było przejść całą diagnostyczną drogę w placówkach różnych miast i ta procedura bynajmniej się nie zakończyła. Ale najpierw trzeba się było skupić na badaniu niedorozwiniętego narządu słuchu. Ponieważ lekarze byli w szoku tak samo jak i my, nie wiedzieliśmy dokładnie, co mamy robić, jak się mamy zachowywać, czego szukać. Lekarze
pierwsze, co zrobili w szpitalu, skierowali nas do audiologa, czyli na zbadanie jej jakości słuchu, jej prawego uszka. Po tym badaniu okazało się, że Kalinka odbiera sygnały, ale tylko i wyłącznie przez kość skroniową i potyliczną. Więc powiedzieli, że najlepszym rozwiązaniem na ten moment, ponieważ jest bardzo malutka, jest założenie jej aparatu kostnego na opasce. Więc taki aparat miała od piątego miesiąca życia miała taki aparat, nosiła go i odbierała sygnał przez drgania. Kalinka przeszła przez oddział otolaryngologii szpitala w Prokocimiu, jednak ten pobyt nie przyniósł żadnej poprawy. Stan dziecka pogorszył się tak, że stanęło ono przed groźbą całkowitej utraty słuchu. Nie uzyskawszy pomocy w szpitalu w Prokocimiu w Krakowie, szukałam bardzo szybko pomocy w prywatnej klinice, również w Krakowie. Po zbadaniu w tej klinice okazało się, że Kalinka potrzebuje na pilne operacji, nie operacji, tylko zabiegu, drenażu z wentylacją ucha lewego, zdrowego, ponieważ było surowiczym zapaleniem. Kosteczki słuchowe, wszystko było tam już, po prostu było w wodzie, że tak można powiedzieć. To się nazywa medycznie surowicze zapalenie ucha środkowego, więc odzwoniłam całą Polskę, żeby wykonać ten zabieg jak najszybciej. Niestety wszędzie były długie terminy. Poprosiłam panią doktor, aby poleciła mi jakąś klinikę bądź szpital, w którym na szybko można by było przeprowadzić ten zabieg. Poleciła mi właśnie dzwonić do Bielska. Tam jest centrum zabiegowe dla dzieci. Zadzwoniłam tam i bardzo szybko udało nam się umówić na wizytę i od razu później, czekaliśmy tylko 27 dni na to, żeby przeprowadzić ten zabieg. Został on przeprowadzony, bo Kalinka przed zabiegiem prawie że nie słyszała w ogóle na dwoje uszu. Tu był problem, dlatego że po prostu było przytkane. Rodzice Kalinki już na własną rękę w różnych polskich klinikach zaczęli pytać o możliwość rekonstrukcji ucha i otwarcia kanału słuchowego, ponieważ badanie tomograficzne wykazało, że dziewczynka jednak go posiada. Niestety, choć rekonstrukcje małżowiny przeprowadzane są również w Polsce, lekarze wykonują je dopiero u pacjentów starszych niż 10-letni, a w praktyce od 12 roku życia. Poza tym nie ograniczają się do jednego zabiegu. Dotknięci mikrocją operowani są co najmniej w 3 etapach z użyciem chrząstki pobranej z żebra, więc za każdym razem narażeni na ból, narkozę i powikłania. Odtworzenie małżowiny usznej to bowiem rekonstrukcja najtrudniejsza z możliwych. Jest to bardzo inwazyjna metoda i przede wszystkim, czego nie robią w Polsce, nie robią otwierania kanałów słuchowych. Wizja wielokrotnych operacji w kraju trochę nas przeraziła z żoną, więc postanowiliśmy coś poszukać na własną rękę, jak przenośnie się tak mówi. I natrafiliśmy na grupę mikrocjanów. Dużo informacji uzyskaliśmy tam, dużo porad. I akurat też bodajże 2 lata temu zaczęła być zbiórka tu u nas na Podhalu, też w Sztawnicy, dla chłopaka, który miał tą samą wadę, więc kontaktowaliśmy się Doszliśmy do wniosku, że jednak zaczniemy. Dzięki grupie wsparcia rodzice Kalinki dowiedzieli się o jej rówieśniku ze Szczawnicy, Kacperku. Tego roku w marcu chłopczyk przeszedł operację w Stanach Zjednoczonych i efekty były widoczne od razu. Ucho ładnie się goi, dzieciak jest coraz bardziej otwarty, czuje się pewniej, zrobił duże postępy w mówieniu. Ten przykład zachęcił państwa woźniaków do pójścia tą samą drogą. Do otwarcia zbiórki i do proszenia ludzi o pomoc w uzbieraniu tej kwoty na tą operację niestety musiałam dojrzeć, bo nie mogłam się przemóc, bo jest to bardzo trudne prosić ludzi o wsparcie na własne dziecko, więc
po kilku namowach też przez tą rodzinę i moich znajomych, abym otworzyła tą zbiórkę i spróbowała. Otworzyliśmy, udało się, przejęli nas bardzo, bardzo znani wolontariusze od Kamilki Gil, gdzie uzbierali, potrafili uzbierać 10 milionów, więc liczymy na to, że grupa wsparcia nam pomoże i uda nam się uzbierać te pieniądze i Kalinka będzie żyła i będzie funkcjonować tak jak inni ludzie, zdrowi ludzie, bo ma na to szansę. Ma na to szansę i jest ta szansa w Stanach Zjednoczonych, gdzie odbywa się operacja jednoetapowa i co najważniejsze, otwierają kanały słuchowe, których Polacy w Polsce lekarze nie robią. Robią same rekonstrukcje tylko uszu. A jesteśmy właśnie po konsultacji z doktorem w Stanach Zjednoczonych. Doktor widział nasz tomograf głowy Kalinki i przekazał nam wiadomość, że jest idealną kandydatką właśnie do takiej operacji. Ma swój kanał słuchowy, jednakże jak on wygląda w środku, czy będzie potrzeba jeszcze jakaś dodatkowa ingerencja lekarzy oprócz tego otwarcia i rekonstrukcji, to już tylko i wyłącznie na stole operacyjnym. No niestety operacja, na którą zdecydowaliśmy się, kosztuje aż 105 tysięcy dolarów. Jest to ogromna suma. Nie stać nas na taką. Cała akcja pomocy Kalince, no w sumie zaczęła się równocześnie z pomocą Kamilce. I tutaj, no wiadomo, 10 milionów to była ogromna suma, kwota, która była pilnie do uzbierania dla Kamilki, dlatego też trochę została przyćmiona zbiórka też przez to Kalinki. Większa część wolontariuszy zaangażowanych w zbiórkę na rzecz Kamilki Gil teraz działa na rzecz Kalinki Woźniak. Organizuje kiermasze, szafowania, piecze i rozprowadza ciasta, gromadzi nakrętki, urządza zbiórki przed kościołami, prowadzi grupy licytacyjne. W akcję włączają się koła gospodyń wiejskich z różnych miejscowości. Ksiądz Kazimierz Kubat przekazuje Kalince dochód ze sprzedaży swojej najnowszej książki. Stowarzyszenie Winter Classic w styczniu planuje charytatywną imprezę. Koszt operacji w kalifornijskiej klinice wynosi 105 tysięcy dolarów. W złotówkach to suma 500 tysięcy. Większa część kwoty została już zebrana, ale brakuje 230 tysięcy. W akcję trzeba angażować coraz więcej ludzi. No bo jest trudno. Trudno jest nam pozyskać takie pieniądze. A naprawdę, wierzcie mi, nie jest łatwo zdobyć taką kwotę. Mimo wszystko my, jako wolontariusze, poświęcamy własne rodziny, czas prywatny. No ale to wszystko robimy w dobrej wierze, tak? Robimy to dla Kalinki, której chcielibyśmy dać uśmiech już na te święta. No niestety nie jesteśmy w stanie sami tego zrobić bez was, więc liczymy na was, na waszą pomoc, na wasze wsparcie i mamy nadzieję, że ten magiczny czas świąt ruszy nasze serca i każdy z nas jednak zdecyduje, że ten najmniejszy grosz, ta najmniejsza wpłata dla was to jest nic, a dla Kalinki to jest normalne życie. Zbiórki na operację Kalinki prowadzone są przez Fundację imienia Adama Worwy i na portalu Się Pomaga. Wolontariusze obliczyli, że gdyby każdy mieszkaniec Podhala wpłacił tylko złotówkę, wyjazd do kliniki w Kalifornii stanie się realny. To, że dziewczynka tak wiele i składnie mówi, nawet już liczy i świetnie radzi sobie z obrazkowymi zadaniami, jest w dużej mierze zasługą jej starszych sióstr, Oli i Oliwii, oraz pani logopedy. Rodzice odbyli już konsultację na łączach z chirurgiem, który miałby przeprowadzić operację. Wiadomo, że Kalinka dostałaby od razu ucho takiej wielkości, jakie będzie miała w wieku dorosłym.
Ucho wytworzone ze sztucznego materiału, dzięki komputerowej symulacji, w modelu 3D, ale powleczone jej własną skórą. Boże Narodzenie coraz bliżej. Świąteczną atmosferę czuć także na Nowej Targowicy. Jarmarczne stoiska przyciągają Polaków i Słowaków nietuzinkowym asortymentem. Znaleźć tu można wszystko, co obecnie cieszy się największym zainteresowaniem. Choinki, sanki, ciepła, zimowa odzież. Ta ostatnia króluje chociażby w Kupieckim Dworze czy Czarnej Owcy. Zrobić można tu także zakupy z myślą o świątecznym prezencie. Jedną z takich propozycji jest chociażby biżuteria, z której ucieszą się zarówno panie, jak i panowie. Co mają państwo na sprzedaż tutaj na Nowej Targowicy? Łańcuszki, przywieszki, kolczyki, pierścionki, bransoletki. No, do wyboru, do koloru. Wszystko można wybrać, można się oszronić. Najwięcej sprzedajemy korala hodowlanego. Mamy bardzo dużo bransoletek, pierścionków i kolczyków. Jest to tradycja, więc góralki bardzo je lubią. Fajna alternatywa dla ludzi, którzy nie mają aż tyle pieniędzy, żeby kupić sobie złoto czy srebro, a jest to bardzo dobry jakościowy produkt, więc w okresie świąteczno-bożonarodzeniowym bardzo dużo nam, bardzo polecam takie rzeczy ze względu na prezent. Z czego zrobiona jest cała ta biżuteria, którą tutaj widzimy? Biżuteria, którą handlujemy, którą polecam Państwu, jest zrobiona ze stali szlachetnej, pozłacanej. Ta stal jest opieczątkowana. Wygląda bardzo wiarygodnie, bardzo podobnie do złota. Właściwie nie ma żadnej różnicy. Kamienie, które znajdują się w biżuterii, są to kamienie półszlachetne, jak rubin, szmaragd, granit czy cyrkonia. Posiadamy również biżuterię z Swarowskiego, z kamieniem Swarowskiego. Gatunkowo jest to biżuteria, która jest bez niklu, bez miedzi, nie uczula. Można w niej się kąpać, brać prysznic, nic się z tym nie dzieje. Przede wszystkim nie uczula i nosi się bardzo, bardzo fajnie. Jest to alternatywa dla złota, bo jest dużo tańsza. Polecamy na teraz ten właśnie okres świąteczny, zapraszamy na zakupy. Można zrobić, kupić jako prezent dla bliskiej osoby, czy też dla siebie. Nosi się świetnie, sama noszę, polecam i zapraszam serdecznie. Nie tylko kobiety tutaj znajdą coś dla siebie, bo również są tutaj, jest tutaj oferta przygotowana dla mężczyzn. Tak, naturalnie, mamy również dla mężczyzn, są to różne piękne łańcuszki z krzyżykami, są w kolorze srebrnym, posrebrzane, jak również złote, także zapraszamy mężczyzn również na stanowisko, znajdzie się coś dla mężczyzn. Mamy również sygnety męskie i bransolety. Kiedy można Was tutaj zastać? Jesteśmy w czwartki, w soboty, również w niedzielę na giełdzie. Także jesteśmy właściwie w każde dni jarmarczne.